Jak duchy wchodzą w dzieci przez to, co oglądają? Derek Prince. Teraz, kiedy patrzę wstecz na swoje własne życie, a jestem starszy niż niektórzy z was, nawet nie powiem, o ile starszy, uświadamiam sobie, że kiedy miałem 9 lat, diabeł włożył we mnie wiele złych duchów. Nie wiedziałem, czym one są. Powiem wam coś, byłem trochę samotnym dzieckiem. Nie miałem braci i sióstr. Byłem całkiem sprytny. Zawsze dobry w klasie, odrabiałem lekcje i dostawałem dobre stopnie. Trochę odcinałem się od ludzi i spędzałem godziny rozmawiając ze sobą. Robiliście tak kiedyś? Ja zawsze mówiłem do siebie w liczbie mnogiej. Zrobimy to, zrobimy tamto, pójdziemy tam. Lata później zdałem sobie sprawę, że to były złe duchy we mnie, rozmawiające ze sobą. Odbywał się we mnie swego rodzaju parlament. Miałem w sobie złe duchy od drugiego roku życia. Urodziłem się w Indiach. Opowiem wam trochę o sobie. Moja matka i ojciec byli dobrymi ludźmi, ale nie mieli dla mnie dużo czasu. Moja matka przekazała mnie hinduskiej kobiecie, nazywając ją Ayah w Indiach. Ta kobieta była hinduską, nie była chrześcijanką. Kiedy byłem dzieckiem, miałem z tą kobietą do czynienia więcej niż z moją matką i ojcem. Hindusi w Indiach czczą diabelskie bożki. Całe Indie są po prostu pełne demonów. I nie mam żadnych wątpliwości, że zanim skończyłem 2 lata, ta kobieta włożyła we mnie wiele tych indyjskich demonów. Mówicie, że to nie fair. Ale diabeł nie jest fair. Jednym z moich dużych problemów w życiu zawsze było złoszczenie się. Oczywiście nikt z was nie miał tego problemu. Zmagałem się z tym przez lata. Potem, kiedy stałem się chrześcijaninem, po chwili Bóg pokazał mi, kiedy ten problem się zaczął. W sposób, w jaki tylko Bóg może to zrobić. Zabrał mnie z powrotem w moim umyśle krok po kroku do czasu, kiedy byłem bardzo małym chłopcem. Miałem 2 lata i siedziałem przy stole w jadalni naszego domu w Indiach, jedząc melona. Z pewnej dziwnej przyczyny mój ojciec, a był naprawdę dobrym człowiekiem pod wieloma względami, pomyślał, że to dobra rzecz drażnić małych chłopców. Pomyślał, że powinniśmy. Więc tym razem celowo rozdrażnił mnie i powiedział do mnie coś, żeby rozproszyć moją uwagę, odwrócić mnie i kiedy nie patrzyłem, zabrał mojego melona. Odwróciłem się i mojego melona tam nie było. I gwałtownie się zezłościłem. W tamtych czasach potrafiłem mówić w języku hinduskim tak samo dobrze, jak mówię po angielsku. Zezłościłem się na całą indyjską służbę i zbeształem ich w Hindustanie. Oni nie zabrali mojego melona. Cała rodzina zapamiętała ten incydent ze względu na sposób, w jaki zbeształem indyjskich służących. Ale kiedy patrzę wstecz, uświadamiam sobie, że w tamtym momencie wszedł we mnie demon złości. I od tamtej pory jednym z nacisków w moim życiu był gniew. Mówię wam rzeczy, o których nie mówię często publicznie, ponieważ mam nadzieję, że wam to pomoże. Od tamtej pory jestem
pewny, że weszły inne duchy i nie powiem wam wszystkich. Kiedy miałem 12 lat, byłem w internacie w Anglii i grałem w piłkę nożną. Inny chłopiec zabrał ode mnie piłkę. Pewnie nigdy ci się to nie zdarzyło. Bardzo zezłościłem się na tego chłopca. Także musieli trzymać moje ręce. Zabiłbym go, gdybym mógł. Wiecie, jaki demon wtedy wszedł? Morderstwo. Nigdy nikogo nie zamordowałem, dzięki Bogu, ale Biblia mówi, jeśli w sercu nienawidzisz swojego brata, już jesteś mordercą. Więc wiem z własnego doświadczenia oraz pomagania innym, że mali chłopcy i dziewczynki dwu lub trzyletnie wzwyż, szczególnie jeśli ich rodzice nie są dobrymi chrześcijanami, mogą z łatwością wejść w niezłe duchy. Teraz twoi rodzice mogą być chrześcijanami, mogą być baptystami. Powiem wam coś o baptystach. Czasami kłócą się i walczą między sobą. Wiedzieliście o tym? Kiedy nasi rodzice kłócą się i walczą, do tego domu przychodzi coś, co sprawia, że złe duchy czują się zaproszone. Nie ma niczego, co przyciąga złe duchy tak szybko jak rodzice, którzy kłócą się ze sobą. Chociaż mogą być dobrymi baptystami czy rzymskimi katolikami, to nie ma żadnej różnicy. Ci rodzice nie wiedzą tego, ale wystawiają swoje dzieci na te złe duchy. Jeden po drugim te złe duchy przychodzą jak złodzieje. Nie będziesz wiedział, kiedy dokładnie przyszły, czy jak przyszły, czy nawet czym są, ale będzie w twoim życiu schemat. Zaczną dziać ci się rzeczy, których nie możesz kontrolować. Niektórzy z was wiedzą, jak to jest, bez żadnej dobrej przyczyny, złościć się tak bardzo, że nie wiesz, co z tym zrobić. Jeśli powiedziałeś prawdę, odpowiedź brzmi tak. Złościsz się na swoją matkę, złościsz się na swojego brata i złościsz się na swoją siostrę. W porządku. Jest kolejny problem, który mają małe dzieci, to strach. Jak wielu z was boi się ciemności? Nie musicie podnosić rąk. Dlaczego powinieneś się bać ciemności? Wszyscy czasem odczuwamy strach, ale kiedy strach nas ogarnia i napędza i dręczy, to nie tylko ja, to jest zły duch. Biblia nazywa to duchem lęku. To był jeden z duchów, które we mnie weszły. Powiem wam, jak weszły. Ponownie mój ojciec był odpowiedzialny. Mój ojciec już nie żyje i nie mówię o nim źle, ale kiedy miałem około 13 lat, mój ojciec był jednym z tych ludzi, którzy lubili opowieści detektywistyczne. Nie widzę niczego dobrego w opowieściach detektywistycznych. W każdym razie lubił też thrillery. Pewnego dnia zabrał rodzinę, w tym mnie, żeby zobaczyć przedstawienie o człowieku, którego nazywali Goryla. Ponieważ zamiast jednej ręki miał łapę goryla, zabił ludzi swoją łapą goryla. Nie mogę uwierzyć, jak inteligentni ludzie mogą chodzić i oglądać takie rzeczy, ale to robią. Ten człowiek miał długi, zielony płaszcz, który zakładał, i długi, zielony kaptur, który zakładał na twarz. Siedziałem tam niechętnie, oglądałem to i nie podobało mi się. Wróciłem do domu tej nocy i poszedłem do łóżka. I wiecie, co było w mojej sypialni? Długie, zielone zasłony wiszące przy oknie. Nie minęło wiele minut, aż zobaczyłem goryla w tych zasłonach. Zacząłem krzyczeć i płakać i wyszedłem z łóżka i pobiegłem na górę do pokoju moich rodziców. Mój biedny ojciec musiał wstać z łóżka i spać w moim łóżku.
To działo się przez wiele nocy. To nauczyło go lekcji. Nie spał dobrze przez tygodnie, ale coś we mnie wstąpiło. Co to było? Duch strachu. Miałem dobrego przyjaciela. Niektórzy z was słyszeli o nim. Don Bashan. Niektórzy z was go znają. Słuchał kasety, gdzie głosiłem na temat ducha strachu i o tym, jak złe duchy wchodzą w ludzi. W tym nagraniu mówiłem, że w wielu przypadkach duch lęku wejdzie w dziecko, kiedy ogląda ono coś w telewizji, horror, Dark Shadows, czy coś w tym stylu. Wpływ tej rzeczy jest zbyt silny dla mechanizmów obronnych tego dziecka. Don Bashan jest moim dobrym przyjacielem. Słuchał, ponieważ pisał książkę o tych rzeczach i jak zacząłem o tym mówić, zdał sobie sprawę, że ma on w sobie ducha lęku. Bóg pokazał mu, w jaki sposób wszedł, kiedy był on 10-letnim chłopcem. Jego brat zabrał go na film. To miał być dobry, indiański, kowbojski film. Ale jego brat nie chciał na ten film iść, więc poszli na inny, który był horrorem. Don musiał siedzieć tam przez cały film, ponieważ nie mógł wyjść bez brata, a jego brat nie wyszedłby. Powiedział, po prostu się skuliłem i próbowałem zamknąć oczy, zatrzymać to, ale nie mogłem tego powstrzymać, powiedział. Od tego momentu zawsze był pewien rodzaj strachu w moim życiu, który kontrolował mnie w pewien sposób. I to tylko kiedy słuchał mojej kasety, uświadomił sobie, że były jego problemem i wezwał imienia Jezusa i został uwolniony od ducha lęku. Był po 40, kiedy to się stało, więc musiał mieć w sobie tę rzecz przez ponad 30 lat. Teraz wielu z nas ma te rzeczy w sobie, ale nie wiemy tak naprawdę, czym są albo jak dokładnie działają. Wspaniałą rzeczą o Biblii jest to, że mówi nam, czym te rzeczy są i jak się ich pozbyć. Chwała Panu. Amen.